Halo, halo, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Moi drodzy, nie mogę się powstrzymać i nagrywam jeden odcinek po drugim, nie chcę mi się znowu szczekać, więc nagramy jeszcze jeden film, a co się będzie działo pomiędzy, to zobaczymy. Mam nadzieję, że wam się podobał zeszły odcinek. Zaczynamy dzisiaj nietypowo, ponieważ w takim czymś, to jest, słuchajcie, edytor waypointów, czyli tych takich naszych lokalizacji na mapce i tak dalej, żebyśmy mogli sobie na przykład znaleźć skrzyneczkę, nie? No i nie bez kozery tutaj zaczynamy, ponieważ patrzcie na to, możemy sobie zmieniać typ w jakimś świecie, ma być ten waypoint, czyli pokazuję na przykład tylko waypointy z naszego świata. A jak klikniemy sobie, to patrzcie, mamy end, mamy tent, mamy aether, mamy twilight forest, mamy jakiś atom, coś tam minąłem, bitwenlands, unique course, limbo, private pockets, public pockets, dungeon pockets i tak dalej, i tak dalej. Spectre, tropics i tu jeszcze mamy jakieś biomy. Zobaczcie, ile mamy tych światów, ile jest światów w tej grze. To jest piękne. Tak czy siak, możemy jeszcze sobie na przykład zrobić... chyba kliknę tu, o, patrzcie, mapa. Jaka mapa, tu mamy jeszcze nieodkryte. Tak wygląda mapa naszego świata. Dzisiaj, słuchajcie, oczywiście idziemy dalej zwiedzać. Jest to ostatni odcinek ze zwiedzania, potem będziemy już się powoli osiedlali. Panuje dzisiaj spalić tą wieżę przede wszystkim. Tutaj mamy tą wieżę zaznaczoną. Pójdziemy, myślę sobie, na południe. Chciałbym znaleźć jakiś fajny biom, bo wiem, że ten... Jezus, koniu, nie strasz mnie. Ta paczka modyfikacji ma bardzo fajne biomy. No ja póki co jakby nie mam do nich szczęścia chyba, bo jest dosyć brzydko tutaj mimo wszystko. Ta wieża, ta góra też mi się za bardzo nie podoba. Tak czy siak, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Zostawcie kciuka, jeżeli wam się to podoba. Lecimy zwiedzać dzisiaj wieżę. Mamy co prawda fuleku, ale myślę, że to nie przeszkodzi. Ta wieża nie jest jakaś super duża. Może znajdziemy tam, nie wiem co, w sumie jakąś skrzynkę albo coś innego. Au, stawmy sobie prowizoryczny mostek. Zobaczmy, co jest w tej wieży. Może jakiś mak tu będzie siedział, mnie zabije, nie? Na przykład byłoby całkiem śmiesznie. Ale zobaczymy, co my tu mamy. Gdzie jest wejście? Tu jest wejście. Coś tam się... Aha, to są moje waypointy. Dobra, wchodzimy sobie na górę. Tu nic nie mam, chociaż. Nie, tu nic nie ma. Wchodzimy sobie na górę. Mamy bibliotekę. Bez kitu, jest mak. Ja tylko żartowałem. Panie magu. Mogę z nim handlować. Dobra, tak jak sądziłem, to jest wieśniak. Spellbook za Magic Crystal. Dobra, mamy spellbooki. Jasne, dawaj mordo, pewnie, nie? Magic Dealing, Magic Crystal, Quest Complished. Jakieś questy wykonaliśmy od razu. Wand of the Forest. Okej. Okay. Spellbook. Diamenty za spellbooka, co to ma być? Te książki są pewnie jakieś cenne. No dobra, nie mam złota. A co to jest? Jak to kliknę, to mnie zaatakujesz? Nie zaatakujesz mnie, dobra. Arcane Walkbench. Co tu się dzieje za jazda? Dobra, sprawdźmy. Czy mamy coś ciekawego? Mam na przykład to. Nie, nie mogę. Pewnie książkę musiałbym włożyć, którą właśnie straciłem. No, tak mi się wydaje. A mogę na przykład zaenchantować coś? Nie. Co mogę tu włożyć? Pewnie te książki muszę tu włożyć. Nic więcej. Na przykład to? Też nie mogę, dobra. Coś ciekawego. Mamy biblioteczki. One by mi się później przydały. Ciekawe, czy mogę go zabić. Jakbym mógł, to bym zrobił save'a gry. ale nie wiem. Zabiłbym go, ale coś się, że on zrobi niezłe manto. Bo on ma broń, nie? Zabijamy go czy nie? Zostawcie kciuka. Zabijemy go. Dobra. Tu zdechnę. Zróbmy sobie waypointa. You will regret that. Dobra, mamy to. Okej, nie jest taki trudny. Dobra, easy, 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 easy. Bo jednak jest trudny. O, kurde. O, kurde, dobra. Robi się jazda. A czemu ty, stary, jesteś nieśmiertelny? Chcę cię uderzyć. Dobra, bijemy, zabiliśmy go. Dropło coś? Zabiliśmy maga. Pewnie to był jedyny mag na serwerze czy coś, nie? I więcej takiego nie spotkamy. O, znikło. Nie powiem, żebym czuł się dobrze z tym, że go zabiłem. Coś czuję, że on mógł się przydać. cóż, dobra, idziemy stąd, nieważne. Idziemy. Nic nie było. Panie magu, okej, chwila, schowajmy się tutaj. Ej, jakbyśmy tak w tej wieży zamieszkali na szybko. Nie wiem, słuchajcie, chciałbym sobie... jesteś pod tą wieżą? Tak swoją drogą? Pewnie nie, ale no, chcę się upewnić. Ostatnio nas miło zaskoczyli. Nie, nic tu nie ma, dobra. Mamy questy i tego questa jakiegoś chyba wykonaliśmy. I chcę sobie to zobaczyć. Co my tu wykonaliśmy? Twilight... Gdzieś coś wykonałem. Tu. You are a wizard, Harry! Oh no, Hagrid, it's you! Some wizardy requires. Dobra. Co my tu mamy? Magic Crystal. Dawaj. Magical Silk, Spellbook. Możemy zeskartować spellbooka. No dobra, to całkiem ciekawe. Zaraz to zrobimy.
Okej, okay, możemy sobie zrobić też książkę maga. Dobra, tu są zajebiste rzeczy. To bardzo pomaga, słuchajcie. To jest taki poradnik trochę te questy, nie? Tu mamy coś ciekawego. Okej, okay, i z tego też można coś fajnego. Dobra, czyli mamy fajne craftingi. Zaraz się w to pobawimy. Zróbmy sobie skrzynkę. Powiedzmy, że na chwilę się tu osiedlimy w tej wieży. Nie jest to zbyt ładne miejsce, zaraz stąd uciekamy. Ale tak wstępnie. Czemu nie? Czemu nie? Skrzyneczka. Dobra, odłóżmy takie śmieci. Tak bardzo prowizorycznie. Dobra, mamy Magic Crystal. I teraz tak, potrzebuję nić. Nie mam nici, dobra. Ale potrzebuję książkę. A żeby mieć książkę, mogę sobie rozwalić ją u góry. Tutaj mamy biblioteczki. Jak sobie jedną rozwalę, będę miał książkę. I zaraz zobaczymy, co to nam da. O, tak i tak. Dobra, słuchajcie, mamy książkę maga. Mamy książkę maga. Najpierw weźmy questa. Dobra, Magic Wand. Stick, Gold Nugget i Magic Crystal. Możemy zrobić sobie różdżkę. Będziemy magiem, słuchajcie. Jesteśmy Harrym Potterem. To jest dzisiejszy odcinek, tytuł dzisiejszego odcinka. Zostałem Harrym Potterem, nie? Dobra, czyli tu robimy różdżkę, a tutaj Arcane Workbench. Dobra, możemy go skraftować, ale nie będziemy go kraftowali, bo po prostu go mamy. Na szczęście, więc sprawdźmy. Aha, jeszcze to. Drogi czarodzieju. Ta książka ci wyjaśni. Sitting up, mana, wands. Okej, tu mamy jakiś poradnik po prostu. Nie chcę korzystać z poradniku. Crystal Ore, okej, czyli to możemy sobie wydropić z tego. Fajnie, dużo czytania. Arcane Workbench. Tak, super. Flowers. Cholera, okej, mamy jakieś recipsy. Dobra, możemy sobie skraftować na przykład to. Okej, okay, jakieś kwiatki są, Crystal Flower, które dają nam to. Stone of Transportation. Ja pierdyka, Magical Silk. Możemy sobie skraftować. Aha, czyli z tego kraftujemy sobie jakieś ubranko i możemy sobie na przykład zostać magiem, nie? To daje nam manę, trochę jak w Terrarii. Smoke Bomb, Fire Bomb. Russian Village. Dobra, okej, okay, całkiem spoko. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jak to włożę, tu się nic nie stanie, tak myślałem. Ale jeżeli włożę sobie to... Chwila, jakaś taka recepturka była tam fajna. Tak, i wokół tego to. To zrobię sobie spellbooka. I dzięki temu wykonam questa przede wszystkim. 40 zł. I ja chcę teraz tego spellbooka tu włożyć. Coś się stanie jak na bank, jednak nie. Ale to jest mój pierwszy spellbook, to może jest jakiś łatwy. Gdzie mogę się go nauczyć? Dokładnie, imba. Magic Missile, atak, novice, non, mana cost 5. Ja pierdyka, może wybić się magią, nie? Ale to jest kozak totalny. Dobra, a powiedzmy, że ja to sobie rozwalę i wezmę do ekwipunku i wykonam questa, dokładnie, okej. Okay. Okej, okay, bardzo, bardzo fajnie, zrobiłem questa. Czyli teraz musimy sobie po prostu różdżkę skraftować. Potrzebujemy Gold Nuggeta. Dobra, słuchajcie, i Magic Crystal. A Magic Crystal skąd ja dostałem? Chyba dostałem tego maga, z którym handlowałem, nie? I go zabiłem. Dobra, ale możemy dostawać z kwiatków. Spoko, wszystko rozumiem. Jest to dosyć wszystko takie zarączka sprowadzące. Tam jest creeper, tak? Tak, tam jest creeper, dobra. To mniej więcej prowadzi za rączkę, więc jest spoko, nie? Mamy tutaj sobie wszystko zaznaczone. Dobra, ogarnięte. Słuchajcie, co robimy? Jakby ja jestem przytłoczony masą możliwości, które nam to daje. Spojrzam jeszcze raz tą książkę i zobaczę, co jeszcze możemy tu zrobić. Na przykład tutaj. Zrobiliśmy questa, proszę bardzo. Możemy skraftować sobie... Ja pierdyka. Co za jazda chora. Mamy dużo tych monet. Tutaj zrobiliśmy questy. No tak, zrobiłem skrzynkę. Zrobiłem sobie skrzynkę i zrobiłem sobie piecyk, też mi zaliczyło od razu. Ej, zajebiście, zobaczcie, jak na przykład zrobiłem piecyk wcześniej, no to mi wszystkie questy zalicza, nie muszę jeszcze raz tego robić. To jest bardzo fajne. Backpack musimy zrobić, tym bym się zajął. Potrzebujemy nitkę i skórę. Tanned Leather. Bioned Leather. O, żeż mordejerza, ale to jest rzeczy. Już rozumiem, dlaczego dali nam dom na starcie, wam powiem. Bo po prostu Pokémony możemy zbierać nawet, jakbyśmy chcieli, nie? Ale to jest dorąbane fest. Dobra, zajmijmy się jedną rzeczą póki co, co? Będziemy to kombinowali. Chciałem zobaczyć sklep. Mamy 320 monet. Możemy coś sobie kupić. Możemy na przykład kupić sobie bunkier chyba. Mineshaft and Trash. To wygląda spoko, ale zarobimy sobie hajs na jakiś może dom. Greenhouse. Dobra, postawmy sobie Mineshaft and Trash. Co wy na to? Chyba, że możemy sobie jakieś bronie kupić. O kurde. Iron Sword. Leviathan. Twilight Cloak. Survival, co tu mamy w survivalu? Bandaże, medic kit. Kupmy sobie to. Kupiłem sobie to. Postawmy to przed domem. Zobaczymy, co się stanie, jak postawię to na przykład creeper. Chwila, pora walczyć. Szkoda, że jeszcze... No dobra, super. No dobra, no to postawmy tutaj.
Szkoda, że jeszcze nie mam różdżki, bym różdżką go zaatakował. The red box in the image on the right show the block you click on. Preview. Okej. Okay. Chyba coś tam się zepsuło, co? To wygląda jak jakiś klocek, który się zepsuł. Chcę powiedzieć, że i Minecrafta nie skraszowało, byłoby dosyć niefajnie. Dobra. Zbudowaliśmy coś. Okej, okay, na szczęście wszystko działa. Mamy kopalnię. Dobra, słuchajcie, tak szczerze? Mamy dom. I jakby w tym momencie ja już kompletnie nie widzę powodu, dla którego byśmy mieli w nim mieszkać. Bo nie jest to już hakserskie, bo kupiliśmy go, zarobiliśmy z questów, więc... Jestem za tym, napiszcie co sądzicie, jestem za tym, żeby tu zamieszkać. Bez kitu, nie? Możemy iść spać. Proszę bardzo, mamy domek. Zbudowałem sobie chatę w Minecraft. Oczywiście potem będę sobie budował coś swojego. Ale prowizorycznie. Mamy pustą skrzynkę. Ej, super, bez kitu, to wygląda jak bardzo fajny dom. Nie jest to co prawda najładniejszy dom na świecie, ale jesteśmy blisko wieży. Dobra, mieszkamy tu póki co, słuchajcie. Mamy także zejście do kopalni. Zaryzykuję i sprawdzę co tam jest. Mamy jakieś szybsze schodzenie po drabinach. Wygląda jakbym spadał z tej drabiny, ale sobie zjeść jabłko po drodze. W ogóle patrzcie, odkryło nam żelazo. Co jest na dole? Na dole mamy takie coś i pustą skrzynkę. Nie, to jakieś itemy są. To chyba nam wykopało wszystkie itemy stąd, słuchajcie. O, uwaga. Tak, to będą, słuchajcie, wszystkie itemki, które nam wykopało. Mamy kolejne magic crystale. Czyli gdzieś tam były do zdobycia. Na przykład tutaj, widzę je. Patrzcie. To jest magic crystal. Dokładnie. Wykopmy sobie je. Magic crystal, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, a to chcę. Postawmy to z powrotem. Dobra, czyli mamy prowizoryczną kopalnię. Nie będziemy raczej kopali, bo to jest zbyt nudne. Może na strinkach. Ale póki co nie planuję. Weźmy sobie ten węgiel. Jak się kraftowało różdżkę? To jest pierwsza rzecz, którą muszę skraftować. 100%. Gold nugget, dobra. Musimy znaleźć złoto. Musimy, słuchajcie, znaleźć złoto. Nie wiem do końca jak. Może zacznę kopać. Nie, to chyba nie ma żadnego sensu, tak mi się wydaje. Który jest w ogóle poziom? Poziom jest 11. Wydaje mi się, że jak zacznę kopać, no to nie znajdę tak szybko złota. Nie, wydaje mi się, że to bez sensu. Chociaż może resztę sobie kopiemy. Tak na przyszłość. Wrócimy na górę. Zajebiście, patrz, nic nie robię. Kozak. W ogóle jak wam się ta seria podoba? Piszcie, słuchajcie, bo wiem, że robię błąd, bo nagram dwa odcinki pod rząd. Ale jestem bardzo ciekawy, jak wam się ta seria podoba, więc napiszcie, jak to wam siedzi, nie? Mi się mega podoba. Ta paczka w ogóle to jest arcydzieło. Nie widzę wad tej paczki. Drugi piecyk, czemu nie? To strasznie ubogo tutaj wygląda. Postawmy może jakieś meble czy coś. Tak może sobie zróbmy bardziej casualowo, co? Odpuśćmy na chwilę przygodę. O, mogę sobie na przykład postawić kanapę tutaj. Czemu nie? Trochę tak odpocznijmy. Od emocji. Tam dolamy tą skrzynkę. No bez kitu, słuchajcie, zróbmy sobie taki... Zrobiliśmy coś ciekawego, odkryliśmy magię. Mamy 15 minut odcinka. Około chyba trochę mniej, bo po montażu. Możemy sobie teraz trochę odpocząć, jakby porobić, nie wiem, na przykład siekierę. Czemu nie, jest trzeci odcinek. Przepalić sobie coś może, tak żeby chwilę odsapnąć. Zbierzmy sobie jedno drewno. Zróbmy sobie siekierkę. Zetnijmy sobie jakieś drzewo. Proszę bardzo. Czy mogę jakoś je szybko zciąć całe? Chyba nie, będzie mi tak wystawało. No niedobrze, brakuje mi kobla. Słuchajcie, wchodźmy do tej wieży. Zabierzmy sobie itemy, które tutaj wziąłem. Tutaj mogę jakieś fajne rzeczy dostać. Nie mamy kobla. Kurde bera, a to może się przydać. Ziemniak, jeszcze farmę zrobimy sobie. No dzisiaj taki casualowy odcineczek zrobimy, myślę. Tutaj mamy stone, w ogóle to jest jakiś wielki kanion. Ten kanion wygląda, jakby nie chciał do niego wpaść. Ale tam jest coś ciekawego, zaraz tam się udamy. Mimo wszystko. Chcę zrobić sobie łopatę. Proszę bardzo, łopata. Mamy łopatę, bierzemy sobie tutaj dyrta. Drzewo chcę ściąć. Sprawdźmy, jak działa ten topór na drzewach. No, do czegoś to musi służyć, myślę, że do drzew. Dokładnie, to działa jak siekierka. To jest siekierka połączona z... mieczem prawdopodobnie. Jakby nie obstawiać. Dobra, i kliknijmy sobie. A! O, ale pięknie! To jest mocne. Dobra. A, kurde, to jest... Póki co, ta rzecz mi się najbardziej podoba z całej paczki, nie? To możliwość po prostu cięcia tych liści to jest coś mega super fajnego. Kozacko, naprawdę. Dobra. Ogarnięte. Zróbmy sobie jakąś może prowizoryczną farmę. Mamy wiadro gdzieś tam. Chyba zostawione w skrzyneczce to wiadro. Tak mi się wydaje. Mamy źródło wody. Zrobimy sobie jakąś faremkę. Panie owieczko, dzień dobry. Pani nie zabijam. Nie mamy też żelaza. Okej, czyli farmy póki co za bardzo nie zrobimy. Chyba, że mi się cofnął po tą skrzynkę. Nie chcę się do niej cofać. Tak trochę biegam bez ładu i składu. Jeszcze nie zrobimy w końcu tej kanapy, nie? Ale nie ogarniam. Ale masakra. Dawaj, dawaj, dawaj. Proszę bardzo. Dobra, zrobimy sobie kanapę. Proszę bardzo, jaka piękna kanapa. Od razu to jest bardziej sympatycznie. Dobra, idziemy szukać żelaza. Jak znajdę żelazo, zrobimy sobie faremkę. I to tyle w tym odcinku. Znaczy tyle w tym odcinku, zobaczymy. Na pewno jakieś fajne przygody nas czekają tutaj. Zakładam, że podróż do tej dziury nie będzie tak prosta.
Gram na hardzie, nie? Tak w ogóle. Dobra, może nie róbmy tak dziko wszystkiego, co? Tylko jak już tutaj mamy przez chwilę mieszkać, oczywiście nie na stałe, to zróbmy sobie jakieś prowizoryczne schody. O! O! Proszę bardzo. I tędy. Dobra. W ogóle słuchajcie, to miała być seria pogadankowa, tak przypominam. Ja bym tutaj gadać na różne tematy, bo to miało być nudne, ale to się tyle dzieje. Ordovis Crystal. To jest kolejna modyfikacja, to będzie Towncraft. Kolejna magia. Sprawdźmy, nie? Gdzie to wykonaliśmy? Tu chyba coś zrobiliśmy. Okej, zrobiliśmy postęp. Musimy znaleźć wszystkie 6 kryształów i wtedy będziemy mogli się bawić Towncraftem. Tam Mononikon, ja to wszystko pamiętam. Ja to wszystko pamiętam, moi drodzy. Węgiel. Kopmy sobie trochę węgla. Dobra, witam chwilę później. Zrobiłem sobie mały tutaj przegląd tego kanionu. I słuchajcie, po pierwsze, mam tutaj wyjście. Nie musiałem sobie robić sztucznego wyjścia. Mam tutaj po prostu ładne wyjście, takie naprawdę ładne wyjście. Więc jest spoko, tapam naszą chatę. A natomiast tam są fajne rzeczy, które mnie interesują. I zaraz wam je pokażę. Wykopałem sobie trochę drewna, węgla. Ponad stack, więc całkiem spoko. Słuchajcie, tam mamy coś, co się świeci. To chyba są kolejne kryształy, które chciałbym wykopać. Tak mi się wydaje. W ogóle się robi noc. To mi się kompletnie nie podoba. Mam jeden patyk. Zróbmy sobie z tego pochodnie. Coś znowuż krzyczy. Tam mamy zejście. Tutaj jest coś ciekawego też. To są kryształy. Tam mamy coś ciekawego. To chyba jest akurat te coś z magii. No i będę chciał, słuchajcie, to wszystko sobie podbić. Ale póki co zejdziemy sobie tędy. Ponieważ ja potrzebuję żelaza. A żelazo jest trochę niżej. I co my tu mamy? Tam mamy coś ciekawego. Kolejne kryształy. Wow. I tu kolejne kryształy. Masakra, patrzcie. Ignis Vis Crystal. Ignis, kurde bele, wiedźmi się przypomina, co? Mamy kryształki. Nie mam niestety pochodni, więc nie będziemy się tu zapuszczali. Tak czy siak, ja szukam żelaza. I tego żelaza nigdzie nie ma. Wielka szkoda, że nie wziąłem sobie pochodni, naprawdę. Dobra, wyjdźmy stąd. Ale robi się ciemno, więc ja sobie stąd szybko wrócę. Zrobię sobie pochodnie, trochę rozświetlę ten teren, bo obawiam się, że może być dosyć niebezpiecznie w nocy. Na zwykłym Minecrafcie potrafię łatwo umierać, a dopiero na zmodowanym może być ciężko. Bo zakładam, że te różdżki i w ogóle te wszystkie bronie takie, wiecie, drogie i w ogóle, no nie są na creepery. Tak mi się wydaje, że może nas tutaj coś czekać. Jacyś przeciwnicy po prostu, tak? Dobra, to odłóżmy sobie tutaj. Weźmy sobie jeden bekon. Ignis Vis Crystal. Dobra, te kryształy wyglądają bardzo ciekawie. Mamy już Ordo i Ignis. Musimy znaleźć jeszcze chyba 4. Więc zaraz się tym zajmiemy. Rozświetlmy to ładnie. Dobra, a co tutaj? Mówię, tutaj będzie żelazo. Halo. Ja potrzebuję tylko i wyłącznie żelazo, nic więcej. Węgle już mam pod dostatkiem. Dobra, słuchajcie, jest tutaj jedne wielkie nic. A to jest piasek, nie? Możemy sobie go rozwalić. Dobra, idziemy jeszcze raz tutaj. Tym razem z pochodniami. I ogarniemy, co tutaj ciekawego się dzieje. To jest mnóstwo węgla. To są te chyba te kwiatki, które sprawiają, że się teleportuje, nie? Tak, dokładnie, super. Jesteś kompletnym idiotą. O, co się dzieje? Pum. Gdzie ja jestem? Halo. Muszę nie wypuścić. Dobra, słuchajcie. Oficjalnie nie ma wyjścia. Ale mamy żelazo, proszę bardzo. Zrobiłem questa, tak się to robi. Przypadkiem, ale wyszło. Bierzemy żelazo, uciekamy do góry. Jakoś trzeba się tam teraz wydostać. Gdzie ja jestem? Tak patrzę na mapę w prawym górnym rogu. Tutaj nade mną. Ja się gdzieś kompletnie teleportowałem w inne miejsce, mam wrażenie. Aha, dobra, nie, tu jest są pochodnie. Okej, dobra, nie tak daleko wcale. Ło, patrzcie. Kolejne kryształy. To jest aqua. Mamy aqua, dobra, czyli jeszcze 3. Dobra, wracamy. Nie będziemy tutaj za bardzo kombinowali. Wróćmy sobie po prostu do bazy i zrobimy sobie właśnie tą faremkę. Okej, mamy przeciwnika niestety. Co to jest? To jest szkielet. Okej, to jest taki z mieczykiem. Ciekawe, że są w ogóle zwykłe szkielety. Wszystkie mają miecze teraz. Znowu jaki dziwny dźwięk. Dźwięki są strasznie przerażające. Dobra. Pójdźmy naokoło. Świetliki tu w ogóle latają, patrzcie. A tam się coś pali. Dlaczego to coś się pali? Sprawdźmy, czy to przez kwiatka? To przez kwiatka, dobra. Ta beczka się po prostu podpaliła, dobra. Wracamy. Koniku, czy mogę cię oswoić? Nie mogę cię oswoić. Nie wiadomo, co tu wyskoczy za krzaka. To mogą być takie potwory, jakich świat nie śni. Na przykład creeper, proszę bardzo. Panie creeperze. Nie wybuchaj. Dobra, super. Creeper zabity. Tam mamy kolejne kopalnie, tam mamy świnki. Okej. Wszystko ogarnięte. Przepalmy żelazo, zróbmy sobie wiaderko. I ogarnijmy farmę.
Taki jest plan. Patrzcie, jak to się szybko przepala, to jest po prostu cudowne. To jest, no to jest ułatwienie konkretne, nie? Ale, no moim zdaniem mega. Takie szybkie przepalanie. Dobra. Wiadro, zrobię sobie jeszcze nożyczki, żeby sobie owce pociąć. Idziemy po wodę. Woda jest tam. Aha, żelazo, super, bardzo fajnie. Rychło w czas. To dobrze, że szedłem i szukałem. W ogóle jest coś w tym kopcu? Chyba nie ma. Ale wygląda całkiem ciekawie. Woda numer jeden. Okej, tak nie rób, jak skoczę. O kurde. Przepraszam. Okej, czyli jak na to wskoczę, to się teleportuje w losowe miejsce. Nie muszę wcale tego rozwalać. To dobrze wiedzieć, tylko to dosyć uciążliwe może być. Co to jest? Czy to jest ul? Coś mnie tu zaraz zabije. Prędzej czy później. Okej. A! Proszę bardzo. Pszczółka. Królowa pszczół. To wygląda jak bardzo groźny mob. Tam jakiś... To... Jezus, chwila, czekajcie, idę tędy. To jest bambus? To jest bambus? Ja chcę tego bambusa. To jest bambus minecraftowy? Teraz w Minecraftie są bambusy, z tego co wiem. To jest jakiś inny bambus. Jakiś zmodowany. Stropi craftu, bambu craft. Porzeczki. Zajmiemy się tym później, mamy mnóstwo odcinków. Jakby korona ferie są długie, możemy nagrywać. Co drugi dzień przypominam odcinki. Zostawcie kciuka, wam się podoba, naprawdę mi się podoba bardzo. Idę właśnie po drugą wodę. Już widzę, że zaraz będę miał kolegów. Mianowicie tutaj się przeciwnicy pierwsze pojawiają, tu coś się pojawiło. Coś za tą górą jest dużego. Zobaczmy, jak to działa. Jak to bije dużo. Ta broń jest fajna. Drugi zombie, aha, on po prostu ma tarczę. A jak to działa? Przyjemne. Mamy szkieleta, dobra, chwila, bo się robi groźnie. Oświetlmy sobie tą farmę. Mamy nieskończone źródełko. Zróbmy sobie motykę. Dobra, kozak, mamy farmę. Pineapple cubes. W ogóle jakieś rzeczy są ciekawe, zaraz sobie to wszystko ogarniemy. Póki co po prostu zróbmy sobie taką mini faremkę przed domem, żeby mieć co jeść. Chociaż w sumie jedzenie chyba nie będzie zbyt duży problem, bo dużo tego dropi wszystkiego. Tak po drodze koczowniczy tryb życia prowadzę i przypuśćmy i powiedzmy mam jedzenie. Jest to spoko. Dobra, czy to mogę posadzić? Nie mogę. Chyba że mam tarczę w ręku i dlatego. Nie, nie mogę tego posadzić, dobra. Czy mogę posadzić to? No, też nie mogę. Ale mogę posadzić na pewno... Co ja mogę posadzić? Nic tu nie mogę posadzić. Dobra, bez kitu, nie mam kompletnie nic do posadzenia. Fasolkę mogę posadzić. Dobra, posadziliśmy fasolkę. Moi drodzy, zajmiemy się tym w kolejnych odcinkach. Ja póki co się z wami żegnam. Widzimy się za dwa dni, nie wiem do końca kiedy, już teraz przestaję nagrywać, żeby móc jakby na bieżąco przeczytać wasze komentarze, zobaczyć wasze opinie i tak dalej. Napiszcie, co sądzicie. I tyle, chyba nie mam nic więcej do powiedzenia. Dziękuję za uwagę, bijcie na Instagrama, do zobaczenia, papa, cześć, zostawcie suba, elo!